No witajcie, witajcie w sobotnie przedpołudnie. U nas dzisiaj jest bardzo, bardzo wietrznie. Nie wiem ile jest stopni. W każdym razie na pewno jest zimno, bo tam jest, ma być parę stopni, nie wiem, 5 może będzie, bo nie patrzałam. Ale ten wiatr to potęguje ten chłód. Tutaj wszystko stuka, puka dookoła. No ale tak podejrzewam jest w całym naszym kraju. Także dla Was to nic nowego. No. Ale oprócz tego jest pięknie, słonecznie, tak pięknie człowieka nastraja. No, a ważne jest też w jakim człowiek nastroju jest, nie? No ja już tutaj ogarnęłam sobie i zrobiłam sobie śniadanie. No i teraz zaraz będę jadła. No wiadomo, jak sobie zrobiłam śniadanie, to będę jadła. Męża jeszcze nie ma, nie wiem o której on dzisiaj przyjedzie z tej pracy, bo jak w sobotę jedzie, to przeważnie nie jedzie na pełen wymiar godzin. No ale zobaczymy, może jeszcze uda mi się go namówić jednak na te cmentarze i do sklepu. Także zobaczymy, pięknie jest, to może będzie w dobrym nastroju, nie wiem. Przyjdzie, to pewnie zje coś, no i może pojedziemy, oby. No, także co chciałam powiedzieć, troszeczkę ogarnęłam tutaj i wiecie co Wam powiem. Normalnie jak popatrzyłam na kalendarz, to mnie aż szokuło, bo jest 2 tygodnie do palmowej niedzieli. Za 2 tygodnie będę robiła palmy na niedzielę. No. A za 3 tygodnie są święta. W ciągu tych 2 tygodni teraz muszę przewrócić moje mieszkanie do góry nogami. Wypadałoby tak troszeczkę posprzątać głębiej, nie tylko na zewnątrz. Także będzie co robić. Nie wiem jak Wy, ale ja tam zamierzam troszeczkę sobie tutaj wiecie, odświeżyć. O, bo posprzątane jest codziennie, tylko tak odświeżyć po prostu. Głębsze zakamarki się tak zagłębić, trochę kurzu na tą wiosnę powymiatać. No i oczywiście za 2 tygodnie będę myła okna. No. A potem to będzie tydzień gotowania, pieczenia i tak dalej. To znaczy, wiecie, już mówiłam, że nie będę za dużo tego robiła. Będę robiła to wszystko, co zawsze, tylko że w mniejszych ilościach. Także to i tak trzeba będzie zrobić, nie? No. Także czas leci tak jak te chmury u góry. Nie wiem, czy zauważycie, jak one się przesuwają. Tu moje sopelki jeszcze. Też by je wypadało już zdjąć, no ale nie ma komu. No, i tak musiałam się tyle naprosić, żeby mi je założyć. W końcu wyjdzie na to, że sama sobie to pozdejmuję. Ale na razie to się za to nie zabieram, bo stwierdziłam, że przecież nie wszystko ja muszę sama robić, nie? No. I to tak, niech też mąż wie, że święta idą, nie? Że trzeba coś zrobić w tym domu. No dobra, to teraz Wam przeczytam kartkę z kalendarza. Na niedzielę już. No, coś mi się tu przewróciło. Na niedzielę 14 marca. Imieniny obchodzi Jakub i Matylda. A przysłowia. W marcu grzmoty... Co? Ale wiecie co, jak ja czasami na bazgrze, to tego nikt przeczytać nie idzie. A już wiem. W marcu grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj. Marzec uparty, stroi z pługiem żarty. Teraz nietypowe święta. Dzień liczby pi. Biały dzień. Międzynarodowy dzień sprzeciwu wobec tam. I dzień motyli. Nie lubię motyli. Wiem, że ludzie lubią motyle, bo są piękne, ubarwione i tak dalej. Ale mnie to te motyle to się kojarzą zaraz z tym, że za chwilę będą gąsienice wszędzie. A ja się brzydzę strasznie gąsienic. To dla mnie jest strasznie obrzydliwe. No. Cytat dnia. Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. I to powiedział Dawid Wiskot. A jeśli chodzi o kalendarz biodynamiczny, to jest dobry czas do pielęgnacji włosów. Można już myć, obcinać i w ogóle. Do pielęgnacji włosów, twarzy, różne maseczki dobrze będą działały. Dobry czas na masaże.
dobry czas do siania i sadzenia, zwłaszcza roślin, których głównym celem jest owoc, nie? No i dobry do wietrzenia. I w tym czasie podobno, jak się kurze ściera, to tak bardzo nie osiadają z powrotem. No, także można by to sobie sprawdzić, zobaczyć, czy to rzeczywiście tak działa. Tam działam, widziałam z boku, z tej strony, drugiej bloku tamtej, że już pani jedna okno myje sobie od środka. Nie wiem, czy będzie całe myła, czy tylko od środka, bo w takim wietrze to tak sobie, nie? No, to jeszcze nawieje na te nasze okna tych różnych kurzy. No dobra, to ja się będę teraz zbierała do mojego jedzonka. A potem zobaczymy, jak jeszcze męża nie będzie, to być może zacznę coś prasować albo coś będę robiła. No bo też nie mogę tak, że jak on przyjdzie, to od razu jedziemy, tylko trzeba będzie mu dać papunię, niech odpocznie, kawusie. Tak trzeba to tak, wiecie, zrobić dyplomatycznie, nie? No, żeby mu dobrze się zrobiło i wtedy można się zabierać za szturmowanie i jedziemy na cmentarze, nie? No, dobra, to ja na razie się wyłączam i zobaczymy się za chwilę. No i żeby z tradycji stało się zadość, oczywiście moje śniadanie. Dwa jajusia, patrzcie jakie piękne te żółteczka są. Z wolnego wybiegu. Mam nadzieję, że naprawdę są zdrowe, a nie tylko wiecie. No. A tutaj mam dwie kromeczki. Jedną mam z salami, pomidorem, papryką i porem, a drugą z wędzoną makrelą, pomidorem, porem i papryką. Wszystko na P. Pomidor, por, papryka. No popatrzcie, jak się to złożyło, nie? No i to tak będę sobie teraz wcinanko. Potem trzeba będzie się zaś iść obmalować tą fasjatę, żeby być bardziej kolorystycznie, wiecie, wyrównana. Chociaż dzisiaj nie mam takiego czerwonego dziuba, jak miałam wczoraj. Wczoraj miałam wyjątkowo, jak ja zobaczyłam w tym, jak się nazywa, no, w komputerze, na tym filmie, jaką czerwoną twarz miałam, no to okropnie. Dzisiaj jak tak patrzyłam, to tak nie jest. Może też i to, że w tym bardziej to tak widać te kolory i tak jak zbliżenie, to masakra. No ale trudno. Jak widzicie, komputer mam wyłączony. Komputer, ja na laptop mówię. No, znowu mi przerwało, nie wiem dlaczego, bo mam już usunięte wszystko z pamięci. Także nie wiem, jakie psikusy tutaj robi ta moja komóreczka. Mówiłam wam, że na laptop mówię komputer. Także ja wiem, że to nie jest komputer, tylko laptop. I jak widzicie, mam kamerkę zaklejoną plasterkiem. I pewnie się Marek ze mnie będzie śmiał. Wiki zresztą też mówiła, że są takie nakładki na kamerkę. No ale dopóki nie będę miała nakładki, to sobie mam plasterek. Tak. I sprzęt nowoczesny z plasterkiem. Jestem ciekawa, czy też tak macie. No. Także już nawet nie pamiętam, o czym mówiłam, no ale że mówię na laptop, komputer i jak zanim sobie tutaj poszykowałam, porobiłam, troszkę uporządkowałam niektóre rzeczy, no to mi się wyłączył dziadek jeden. Znaczy nie taki dziadek, bo on jest nowy. Tu sobie w książkach zrobiłam troszeczkę inny wystrój, bo miałam tutaj w książkach, tu miałam wystawione te świąteczne książki do czytania, te, które są tam, które czekają na przeczytanie, jakoś nie umiem dojść, ale wyobraźcie sobie, że te wszystkie książki tutaj też są do czytania. Te wszystkie są nieprzeczytane, te i tamte. Znaczy się nad rozlewiskiem to już czytałam. To dużą książkę, dużą wersję, a jak pokupowałam sobie te małe w Biedronce, ale potem jest problem z tym, z przeczytaniem tych literek, nie? Ale może jakoś dam radę w tych okularach, no. Tu są te, które przyniosłam z działki, które tak strasznie chciałam czytać, no i nic z tego, na razie nie czytam. Ale jak tak patrzę na te książki, to już bym je czytała, tylko że czasu nie ma, nie? No te są piękne, ja lubię Krawczyk, a w ogóle te też będą fajne. Tu mam jeszcze jedną z tej Michalakowej.
ale czekam, żeby mieć trzy książki. Wiecie, bo to była seria, a teraz wam nie powiem, bo to już dawno ją kupiłam, a nie kupiłam sobie, jeszcze potem ma być, to jest Leśna Polana. Potem jeszcze chyba jedna niebieska była. Muszę jeszcze te dwie zdobyć do tego i wtedy całą serię przeczytać, bo nie lubię tak, jak się wciągnę w książkę, to potem, jak nie mam następnej części, to jestem nieszczęśliwa, nie? Ja muszę od razu sobie następną wziąć. Także to już czeka na mnie. Tak, będę go łaskać, może mi się, wiecie. No. I tak sobie tutaj też troszeczkę uporządkowałam z tymi książkami. Świece te świąteczne już schowałam, bo na razie te świąteczne zapachy niech sobie są schowane, to będzie jak znalazł na wiosnę. No. I tak, tutaj w tym wazonie, to nie wiem, czy wam wcześniej pokazywałam, mam te lampeczki i to mi robi za lampę, bo jak te lampeczki tutaj idą, a jest ich za dużo, to tutaj taka jest lampa fajna. No dobra, to już wam reszty bałaganu nie będę pokazywała, tam jeszcze mam prasowanie. Oj, coś się nieostre zrobiło. No, także śniadanie takie i zaraz się zabieram za to, potem idę się pomalować, no i chyba będę się za kosz brała. A po koszu jeszcze raz będę kurze ścierała, no bo wiadomo, że jak się wyprasuje, to się potem kurzy. A potem może przyjdzie mój mężulek i może uda mi się go namówić, żeby jechać. No, jeszcze wam kwiatki pokażę. Żeby jechać po te. No, na te cmentarze, tak jak wcześniej mówiłam. Ale też chciałam do Lidla jechać, bo widziałam, że w sobotę tam jest po 6 czymś, po 7 zł łopatka. Jakby była fajna, to bym mogła mieć do wędzenia. Bo chcemy sobie wędzić przed świętami. To by trzeba gdzieś jakąś szynkę kupić i łopatkę do wędzenia. No. A poza tym, no, papier w Biedronce muszę kupić, nie? No bo wiecie, jedzenie kupiłam, a papieru nie ma. I co by to było? Teraz już gazetą to już zapomni człowieku. Nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, jak się to kiedyś, ho, 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 dawno, dawno temu gazetą podcierało. No to było okropne, ale to tak raczej, jakby się tak na dworze miało ubikację. Tak to by się normalnie w ubikacji by się to zatkało, nie? I widzicie, jak ładnie, zgrabnie przeszłam od jedzenia do innych rzeczy. No, ja jestem zdolna dziewczynka. Tak, aha, właśnie przyszłam tutaj, żeby wam ten kwiatek pokazać. Na razie tak wygląda. Dużo się nie zmienił. Będziemy go sobie tutaj podglądać, czy coś się będzie zmieniało. Wiecie, że w internecie ostatnio zauważyłam, znaczy widziałam taki filmik, jeśli chodzi o storczyki, że ten badyl, który już przekwitnie, tnie się na kawałki. Potem coś się robi, muszę to, nie wiem, czy ja jeszcze na to trafię kiedyś. Potem się go gdzieś w jakąś ligninę wilgotną czy coś gdzieś się wkłada i on puszcza korzonki. I potem z tego normalna, no, nowa roślinka jest. I jestem ciekawa, czy tak robiliście, jakbyście tak rozmnażali w ten sposób storczyka, to dajcie znać, bo ja tego bardzo, bardzo lubię. Ja go dostałam chyba z 10, jak nie dalej, jak nie więcej lat temu od Mareczka na Dzień Matki. I on jest taki piękny, biały, takie fajne, duże ma kwiaty. No, chciałabym sobie go rozmnożyć, jeśli by się tak dało. No, a tu nasz papug, jak już wszystko, to już wszystko. Nasza papuzinko, gugono, toko, toko. No. Ona wychodzi na zewnątrz, nie? Ale teraz nie, bo będę potem jakiś balkon otwierała, czy coś, to się boję, że ona mi wyleci. No, w lecie to ona mniej wychodzi, no bo jest cały czas balkon otwarty, to jest strach, żeby ona sobie. Żeby nam nie uciekła, nie? Poleciałaby na balkon i potem by się mogła zgubić, bo by już nie trafiła. Nasza papuśka. No, klatkę ma wyczyszczoną. No, tak wygląda bez krat. No, kraty są za nią. Tak pod słońce, pod światło, no ale tą huśtawkę. To ona cały czas była fajna, dobra, tylko te dwie papugi, co przedtem były, one tak skubały, one miały, ta jedna miała taką manię, że drzewo ciągle, wiecie, dziobała. I także na tej huśtawce tam było na dole, o, coś takiego, nie? To, ten patyk. To ona tak przedziobała, że to spadło.
On się rozleciał. Tutaj też widzicie, jest obsk. Nie wiem, czy to widać. Jest normalnie objedzone to. To tamta papuga tak robiła, ta to tylko z tymi sznureczkami się tu bawiła. Zawsze mówiliśmy, że sztrykuje. Czyli robi tam na drutach. Nigdy nie wiem, czy sztrykowanie to jest na drutach, czy szydełkowanie. No. I tak. I tamta właśnie tak załatwiła tą huśtawkę. I jeden patyk też. Siedziała na nim i dziobała, aż w końcu spadła. Taką manię miała. A druga miała manię huśtania się na tej huśtawce. Nawet w nocy ona spała i się huśtała. No, dobra, teraz to już będę jeść, bo te jajka będę miała zimne. No i witam się znowu z wami. Teraz tym razem pierwszy raz z tej strony. Serdecznie was witam. Byliśmy w sklepie i na cmentarzu jednym. Nie pojechaliśmy do Katowic, bo było trochę późno. Mąż zmęczony, już nie chciał do Katowic. Do Katowic pojedziemy kiedy indziej. W każdym razie byliśmy tutaj. Zrobiłam tam porządek na tych dwóch grobach. No i byliśmy w sklepie i zrobiłam małe zakupy. Znaczy się były ciężkie, ale mało tego tutaj wygląda. Także zaraz wam pokażę, co kupiłam, co kupiliśmy właściwie razem z mężem. Dzisiaj mam, nie wiem czy to widać, inny kolorek na oczach. Teraz wam będę codziennie pokazywać, nie? Nie, no nie będę was zanudzać. Fryzurę też już mam taką dziwną, no ale teraz wam pokażę, co kupiliśmy dzisiaj w sklepach. Tak, i byliśmy w Lidlu i w Biedronce. W Lidlu naszym oczywiście nie było ani promocyjnej szynki, ani tych masła. Za to był ręcznik w promocji, tam chyba za 8 zł, czy jakoś tak. No to ręcznik tam kupiłam, no bo mam jeszcze, ale tam jest jeszcze trochę, a to w takiej cenie to kupiłam, to się przyda. No. I w naszym Lidlu kupiłam 3 jajka już na święta, te marcepanowe, jakby miało potem braknąć, to już przynajmniej na święta mamy coś słodkiego. A potem pojechaliśmy do innego Lidla, troszeczkę dalej od nas. No i tam nakupowaliśmy mięcha tej łopatki, bo była po 6 zł za kilogram. To kupiliśmy więcej tych kilogramów, bo mąż stwierdził, że będzie robił kiełbasę na święta. Tak, z 5 kilogramów. Dużo tego nie będzie, ale zawsze zrobię część białej, część takiej wędzonej. No i będę wędziła jeden albo dwa kawałki takiej łopatki, będę wędzić. No to znaczy się tak, wolałabym kupić jeszcze szynkę, mi się uda taką kulkę dostać. To tak jedną szynkę i jedną łopatkę, nie? I może tam jakiś boczek do wędzenia. To jeszcze zobaczę, co mi się uda kupić. No ale to już tak wstępnie mamy właśnie na kiełbasę i choćby jedną taką dużą łopatkę na ten. Jakoś to fajnie związać i do wędzenia. No wiadomo, że jak będę chciała będziemy chcieli wędzić, to nie tylko jedną łopatkę, tylko więcej tego. Dlatego jeszcze będę w przyszłym tygodniu patrzała, gdzie jakaś promocja, bo najlepiej w promocji to jest to samo, co tak normalnie rzucają, tylko dają promocję. No to wtedy się kupi może jakąś szynkę jeszcze, albo schabik do wędzenia jeszcze, nie? No i będę musiała już niedługo zrobić tą solankę taką do wędzenia. Bo ja do wędzenia nie daję soli peklowej, tylko normalną tą kamienną sól. A mąż chyba do tych kiełbas będzie dawał tą peklową, ale nie jestem pewna. No. Jeszcze kupiliśmy w Biedronce, kupiliśmy taki już fajny 900 ml majonez. To już będzie na święta, bo ja tam jeszcze mam majonez, tamten mi prawdopodobnie starczy do świąt. No i kupiliśmy ten papier toaletowy za 8 zł, a normalnie kosztuje 12 z czymś. No, niby 4 zł, ale jest uciecha, że jest taniej. No. I masło też jeszcze w Lidlu kupiliśmy. Tak skaczę wam. I w Lidlu kupiliśmy 12 litrów mleka, już jest na balkonie. I ziemię. Ziemię do kwiatów, 20 litrów taką. To też jej tutaj nie wyciągam, no bo nie będę tutaj tej ziemi dawać, a ona mi się przyda
Jak będę robiła rozsady, jeszcze zresztą chciałam też tego, ten asparagus no, przesadzić, także jeszcze nie jedną taką ziemię będę musiała kupić. No i oczywiście dwa chleby u nas, u prywatnego piekarza, to tak dla męża i dla Wiki, to tak na pół tygodnia, a to zależy jak mają fazę do jedzenia. No, to by było tak na tyle. I za niedługo jeszcze się spotkamy przy herbatce. No dziś sobota, więc pora na pieczenie chleba. Dzisiaj akurat skończyłam mój poprzedni chleb. Miałam go gdzieś około tygodnia, tydzień i 1-2 dni jakoś tak. No i dzisiaj piekę następny. Ja dzisiaj go znowu udoskonaliłam, bo dodałam jeszcze czarnuszkę. I zobaczymy, jak będzie w smaku. Jeszcze nigdy z czarnuszką nie robiłam, także mam nadzieję, że będzie pyszny. Ostatnio był w sam raz, teraz to będzie z tą czarnuszką, może być jeszcze lepszy, może lepszy jeszcze smak będzie. No, także zaraz wkładam go do pieca. No i sobie zrobię herbatę. Oczywiście moje ziółka. No. No i witajcie w sobotni wieczór. Przechodzę na małe pogaduszki, na krótkie pogaduszki, bo nie chcę, żeby był znowu za długi ten vlog, tak jak ostatnio. No, jak widzieliście, byliśmy dzisiaj w sklepie i tak dalej, to już wcześniej wszystko mówiłam. A chciałam na wstępie przeprosić jedną panią, którą nieświadomie, znaczy się niechcący chyba uraziłam, panią Barbarę. Tak właściwie to mam do was wszystkich apel, żebyście nie pisali mi w komentarzach na pani, bo tak na YouTubach, w internetach, to wszyscy jesteśmy na ty raczej, tak mi się wydawało, nie? Także proszę mi nie pisać na pani, tylko Gabrysia. Nawet jak ktoś jest dużo młodszy ode mnie i tak nie widzę, w jakim jest wieku, przecież to wszyscy mniej więcej tak się już utarło, że się zwraca na ty. No i właśnie ja uraziłam chyba, bo powiedziałam, że chyba coś takiego wczoraj powiedziałam, że nie ma teraz gospodarzy, którzy karmią ekologicznie. To nie o to mi chodziło, że ktoś nie karmi swoich ekologicznie, ale ciężko jest znaleźć takich gospodarzy, co mają na sprzedaż, wiecie, no, czy tam jajka, czy tam, nie wiem, mięso. Żeby to było całkowicie tak bez chemii, ekologicznie, bo to nawet nie jest zależne od samej gospodarzy, bo przecież oni gdzieś muszą kupować tą paszę i ta pasza, no, skąd mamy pewność, że ona naprawdę jest ekologiczna, jak teraz jest wszystko, wszystko pryskane, nie? Także ja nie chciałam nikogo urazić. Poza tym, jeśli są mniejsi gospodarze, którzy rzeczywiście mają, kładą nacisk na to i mają naprawdę ekologiczne tam uprawy i w ogóle, no to w mieście jest ciężko znaleźć takich, żeby sobie kupić od takich gospodarzy. U nas niby na targu ma mięso, niby to od gospodarza, ale tak naprawdę to on to przywozi prawdopodobnie z tego, z giełdy. No, skąd my wiemy, skąd tak naprawdę jest przewożony towar, nie? No wiadomo, że można poprosić, żeby nam pokazał tam etykiety czy coś, no ale gospodarz etykiety nie da, nie? No i zawsze można powiedzieć, że to jest od gospodarza. Także o to mi chodziło, nie o to, że nie ma już takich gospodarzy, którzy swoich zwierząt nie karmią ekologicznie. Także się proszę na mnie nie obrażać, bo ja nie chciałam nikogo urazić. Ja w ogóle ostatnio mam taki dar urażania ludzi niechcący. No i to nie jest śmieszne, no ale co zrobię, nie? No. Także mam nadzieję, że żeśmy sobie to wyjaśnili. No. I tak, jeszcze wam chciałam o czymś mówić. Aha, jeszcze miałam tam pani Zosia, znaczy pani, mówiłam dopiero na ty, nie? No Zosia dwa razy mi tam pisała, chyba dwa albo nawet więcej, o tych przecinanych fluidach, podkładach, że się utleniają i ciemnieją. Ale ja nie zauważyłam tego,
Bo ja jak obetnę, to ja zawsze jeszcze zakrywam, nakładam, bo to jest plastik miękki, to nakładam go tak, że jak użyję, to ja bym go zamykała. To jest raz. Poza tym, wiecie, ja nie wychodzę nigdzie na jakieś pokazy ani nic, tylko idę po prostu do sklepu. Także i tak teraz jeszcze się w masce chodzi. Także ja tam tego nie zauważam, żeby mi to ciemniało. Nie zauważyłam. A przynajmniej nie tak, żeby to tak było znacząco widać. No a przynajmniej mam wykorzystany ten podkład do końca, bo tam bardzo dużo jeszcze w tych tubkach zostaje. Tak samo jak na przykład są balsamy czasami w tubkach. Już teraz przestałam kupować w tubkach, bo to trzeba rozcinać i żeby wykorzystać do końca. Teraz już przeważnie jak już jakieś balsamy do ciała kupujemy zwykli, to raczej w takich pudełkach z kremu. No wiadomo, że to też można powiedzieć, że to nie jest higieniczne, bo tam się paluchy wkłada. No i to tak, zawsze się można do czegoś przyczepić, nie? No i tak sobie właśnie myślę, że dużo ludzi tak robi, że obcinają i tak sobie radzimy, no bo tam bardzo dużo tego. Ja jeszcze potem chyba przez miesiąc, nie cały miesiąc, ale no z 2 tygodnie na pewno, jak nie więcej, się smaruje tym podkładem, który wybieram z tych ścianek, bo wiadomo, że tego się naraz dużo nie bierze, nie? Przynajmniej ja dużo naraz nie biorę. Także to jeszcze na długo, długo mi starcza z tej tubeczki. A ja jak kiedyś przetnę, to ja wam pokażę, bo teraz nie przecinałam jeszcze, bo jeszcze tam w tym jednym mam na tyle, że to samo wychodzi, ale jak przetnę, to wam pokażę, jak ja to zamykam po prostu. No. I to tyle, co chciałam powiedzieć, takie co miałam w komentarzach. Komentarzy dużo jest, fajne są. I teraz mi się nie przypominam, co tam jeszcze było, co bym jeszcze mogła tak poruszyć tutaj. No ale zadowolona jestem. A tym bardziej, że już dzisiaj, teraz właśnie zobaczyłam, mam 915 subskrypcji. No i ja dzisiaj to samo, znaczy ja dzisiaj to znaczy dla was wczorajszym vlogu mówiłam o tych subskrypcjach, nie? Że 50 parę widzów, 50 parę procent widzów na kanale to są subskrybenci, a reszta niesubskrybenci. I to jest zawsze tyle samo. Mniej więcej tam się tam procentem dwoma różni na różnych filmach. No ale to jest ten procent, który przychodzi na chwilkę, tylko zobaczyć, może się nie podoba, może nie ma czasu. No. Ale ja dzisiaj oglądałam filmik od Malinowej. No i w sumie w tym samym czasie nagrywałyśmy ten sam temat, bo ona też mówiła właśnie o tym i ma tą samą sytuację, tylko że ona ma dużo więcej subskrybentów niż ja. No, u niej te 50 parę procent jest dużo więcej ludzi niż u mnie. Ale ja tam kiedyś też jeszcze będę miała tyle, nie? No, zobaczymy. W każdym razie jestem zadowolona. Dziękuję Wam za te subskrypcje. Witam wszystkich nowych subskrybentów i tych, którzy są ze mną od początku. Znowu się pojawiają subskrybentki, których dawno nie widziałam w komentarzach, bo to, że nie komentujecie, to nie znaczy, że nie oglądacie, nie? No. Ale właśnie mi się poprzypominało, tak też myślę potem o tych niektórych, których już długo też nie widziałam w komentarzach, czy jeszcze jestem ciekawa, czy jeszcze jesteście, czy już może albo was odsubskrybowało, albo po prostu was znudziły moje vlogi. I tak się zastanawiam właśnie nad tym, dlatego że jak tak ktoś więcej komentuje intensywnie i potem nagle przestaje, ja już tak potem wizualnie czekam nawet na te komentarze tych osób i potem za jakiś czas ich nie ma, to się zastanawiam, jest ta osoba jeszcze, albo już jej nie ma. No, teraz zmieniając już temat tych subskrypcji, nie? Chlebuś już dałam do pieczenia, to już wam mówiłam. No, dzisiaj zrobiłam z tą czarnuszką, jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No się wyjdzie na pewno dobrze, tak jak przedtem, tylko jak to będzie smakowało. No. Kwiatuszki mi się jeszcze utrzymują w miarę. Ładne są. Są troszkę inne niż te poprzednie. To takie mniejsze, to już wam mówiłam. Tu mam herbatkę, tu mam świeczusię dzisiaj taką, właściwie małą, mniejszy ten
no, świecznik taki jakby, nie? A świeczka taka jak zawsze, tea light. Nie, kupiłam sobie teraz znowu 100, to mogę świecić, nie? Mogę palić. No i co? A właśnie, o tej mięsie wam miałam mówić, nie? Że będziemy sobie wędzić. Może jeszcze dokupimy mięsa, żeby było więcej na tą kiełbasę. To będziemy mieli swoją kiełbasę. Tak, w zeszłym roku nie mieliśmy swojej kiełbasy, tylko szynki. Ale 2 lata temu mąż robił. No i bardzo dobra wyszła i bardzo szybko się rozeszła. Także jeszcze myślimy nad tym, żeby jeszcze dokupić tego mięsa i potem więcej tego zrobić. No i tak będziemy to robić. W tym tygodniu przed palmową niedzielą. No na pewno jak coś będę robiła, czy tam mąż będzie robił, to ja go tam troszeczkę z kamerą podejrzę. Tak, żebyście mniej więcej widzieli, jak my to robimy. No bo żebyście brali wzór z tego, no to nie bardzo, bo to już w tym czasie się swoje musicie robić. Poza tym podejrzewam, że bardzo dużo wielu z was też to robi i dobrze wie, jak to robić. Może częściej te kiełbasy robicie, to macie już większą wprawę w tym. No, ale tak przy okazji to pokażemy, tak jak my robimy, nie? No, w kiełbasie nie mamy dużego, wiecie, takiej tradycji w robieniu kiełbasy, bo kilka razy mąż tylko robił. No, szynki to ja już więcej razy dawałam do tej solanki, do właśnie nie sama solanka, bo tam są różne przyprawy. To już więcej razy to robiłam, tylko zawsze mam problem, ile tej soli dać. Jak na początku zaczęłam robić, to dałam tak, jak jeden youtuber pokazywał, to było tak słone, że tego jeść się nie dało, nie? Potem tak mniej więcej wyważyłam, no ale w sumie znowu nie pamiętam, będę się musiała zastanowić, ile ja to tam dawałam i w końcu to będę musiała sobie zapisać. No. Także jeszcze będę musiała te jelita kupić, bo chcemy w takich tych szczewach naturalnych te kiełbaski zrobić. Także jeszcze trochę i zacznie się już taka większa robota przed świętami, nie? No. Więcej roboty, mniej może czasu na nagrywanie, chociaż można nagrywać w trakcie roboty i możecie mi towarzyszyć, nie męcząc się przy tym, nie? No bo sobie siedząc przed komputerem. Oczywiście najpierw swoje zrobiąc, nie? Bo nikt za was nie zrobi tego, co w domu macie do zrobienia. No. Dobra, to tak gadam i gadam, ale będę już kończyła. O właśnie, jeszcze mi się przypomniał jeden komentarz o tej diecie mojej keto. Zapomniałam imię, tu z Bytomia dziewczyna, która wyjechała za granicę. Nie gniewaj się, że nie pamiętam imienia. Jak zobaczę na tym, to nikt, ja już rozpoznaję, tylko teraz zapomniałam imienia. Chodzi o to, że pisałaś, żebym dawał, że ja daję przykład, co jeść i tak dalej, żebym napisała więcej o tej diecie. Ja nie mogę mówić więcej o tej diecie i nie namawiam was, żebyście robili tak samo jak ja, bo jak komuś się coś zdrowotnie wydarzy, to potem będziecie mnie obwiniać. Tym bardziej, że ja, że mi daleko jest do jakiegoś, wiecie, żeby instruować jak, co jeść i tak dalej. Bo ja tylko pokazuję tak, jak ja żyję, jak ja to robię. I nie mogę jako instruktor dla kogoś tego traktować, nie? No tym bardziej, że tak najlepsze by było, jakbym dobierała sobie takie same, takie naprawdę zdrowe, 100% składniki mięsa, naprawdę takie właśnie od gospodarza, jajka od gospodarza, to wtedy by było naprawdę zdrowo. No ja się już staram teraz te ściółkowe jajka kupować, no ale czy one mają tyle witamin jak takie jajka od kury, które sobie po podwórku naprawdę na słońcu biegają i tak dalej, no to nie wiem. No ale w miarę swoich możliwości, tak jak mogę kupować te produkty, tak kupuję. No i to po prostu jemy. No.
Tak się żywimy nie tylko ja, bo i mąż z Wiki się tym żywią, z tym, że oni po prostu nie mają diety tej bez węglowodanów, nie? Normalnie jedzą chleb, makarony i ziemniaki. No a ja sobie to zastępuję czymś innym, także tyle ile mogę, to sobie to zastępuję. No, to by było chyba na tyle, bo kurczę, że ja zapomniałam imienia, a cały czas pamiętałam twoje imię, no ale jak się tutaj usiądzie, to naprawdę często jest tak, że się ma amnezję. To wiedzą ci, co nagrywają. Często tak jest. No. Ale ty wiesz, o kogo chodzi. Dobra, nie będę się pogrążać jeszcze bardziej. Będę już kończyła. Zaraz będę składała vlog. No i będzie koniec soboty, nie? Chleb mi się w tym czasie pewnie upiecze. No i trzeba będzie się przygotować już na jutro. Na jutro będę miała udka na obiad. Nie robię klusek, nie chcę mi się robić klusek. Zresztą mąż ostatnio mówi, że nie musi mieć klusek. No to na razie nie robię klusek, tylko ziemniaki będą. I czerwona kapusta na obiadek. No i oczywiście rosół. Dla nich z makaronem, a dla mnie jeszcze nie wiem, czy taki czysty, czy nie. No to by było na tyle. Życzę wam miłej niedzieli, abyście wypoczęli, abyście się tak zrelaksowali, żeby było fajnie, no. Dobra, to wszystkiego dobrego wam życzę i przyjdźcie na następny dzień, na następny vlog do mnie znowu, nie? I nie zapomnijcie tam o tych łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. No to na razie, bajo, bajo i pa, pa, do jutra.